Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. A dzisiejszy temat, który podejmujemy, Poczta Polska w kształtowaniu kultury narodowej. I temat ten dzisiaj realizujemy z naszymi gośćmi, których serdecznie witam, a są wraz z nami. Pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej. Szczęść Boże, witam pana. Szczęść Boże, witam wszystkich. Oraz pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Szczęść Boże, witam pana. Szczęść Boże, ojcze prowadzący, i witam serdecznie wszystkich widzów. Któż z nas nie kojarzy właśnie listonosza, który z niejednokrotnie z jakże ciężkim bagażem przemierza nasze miejscowości, miasta z różnego rodzaju wiadomościami. Życzmy sobie, aby tych wiadomości dobrych było jak najwięcej. Też życzmy listonoszom wszelkich łask Bożych. Ale Poczta Polska to nie tylko listonosze, to no, niezmiernie bogata rzeczywistość, o której chcemy dzisiaj powiedzieć. Także w kontekście stulecia odzyskania niepodległości, także w kontekście kultury, promowania kultury polskiej i też udostępniania tej kultury nam, odbiorcom. O tym dzisiaj w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Już zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Przedtem jednak wprowadźmy w temat naszego dzisiejszego spotkania. Poczta Polska, też serdeczne życzenia dla Poczty Polskiej, ponieważ ten rok 2018 to rok no, wyjątkowy dla Poczty Polskiej, bo rok urodzin, takich okrągłych dość. 460 lat Poczty Polskiej. Jak to się zaczęło? Panie prezesie, prosimy. Tak jak, dziękuję bardzo. Ojcze, tak zaczęło się jak poczta cała, czyli w roku 1558 roku Zygmunt II August powołał Pocztę Królewską, Pocztę Polską, ustanawiając połączenie między Krakowem a Wenecją. I od tego momentu to się zaczęło. My w związku z tym, że są takie dla nas ważne rocznice jak stulecie odzyskania niepodległości i 460-lecie Poczty Polskiej, chcieliśmy uczcić ten rok poprzez to, że zrobimy szczególne rzeczy. Nie tylko właśnie wydania filatelistyczne, które tutaj są przed nami, ale też stworzyliśmy pierwszy w historii sztandar całej Poczty Polskiej. Naszym patronem jest Archanioł Gabriel. I chcąc właśnie do tego się odwołać, stworzyliśmy taki sztandar, który jednocześnie odwołuje się do tego stulecia, bo z jednej strony jest Archanioł Gabriel, tak jak tutaj na miniaturce tego sztandaru tu widzimy, a z drugiej strony jest nasze logo z 1919 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku marszałek Józef Piłsudski powoływał pocztę ponownie i bardzo ważną rzeczą jest to, że przy powołaniu, bo to Poczta Polska była jednym z pierwszych urzędów, które po odzyskaniu niepodległości były tworzone, gdzie było zawieszone godło Poczty Polskiej, uczestniczył niejednokrotnie przy otwarciu tych placówek sam marszałek. To dla nas, pocztowców, jest bardzo ważne, ponieważ my stoimy nie tylko na straży pamięci historycznej, ale też dbamy o to, co dla Polaków jest ważne, czyli o pamięci też i wszelkich świętach religijnych. Wydaliśmy w tym roku bardzo szczególną rzecz, która jest dla Rzeczpospolitej obojga narodów takim szczególną rzeczą, ponieważ 300-lecie koronacji Matki Bożej Trockiej, która jest na Litwie, tutaj mamy taki folder, a znaczek wygląda w ten sposób w środku. Został on zrobiony i przez grafików Poczty Polskiej, a wyprodukowany zarówno w Polsce, wprowadzony w Polsce, jak i na Litwie. Szczególna jest historia, że tego by nie było w ogóle, gdyby nie Ojciec Święty Franciszek. Jest to bardzo ciekawa historia, którą właśnie jest związana z tym znaczkiem, ponieważ poczta litewska
za bardzo nie chciała tego zrobić ze względu na to, że nie mieli tego w planie misyjnym. I dopiero jak premier Litwy pojechał na spotkanie do Ojca Świętego, ustalając szczegóły wizyty w tym roku, wtedy zadecydowano, że premier Litwy zdecydował się na to, że zostanie to wyprodukowane, ponieważ dowiedział się Ojciec Święty, że Poczta Polska chciała tak pięknie uczcić, a Poczta Litewska nie chciała. Ojciec Święty zaproponował, żeby Poczta Watykańska zrobi taki znaczek. Niemniej jednak premier Litwy postanowił, że jednak dopilnuje, żeby też na Litwie ukazał się taki znaczek. To są ciekawe historie w przypadku każdego ze znaczków. Oczywiście to nie tylko znaczki. Na pewno pan prezes powie też o naszej bardzo ciekawej inicjatywie, która jest związana z przywracaniem czytelnictwa w Polsce, między innymi. Także tutaj może pan prezes... Tak, jeszcze tak powracając do Zygmunta II Augusta, prawda, który początkując ten czas Poczty Polskiej, bo to wówczas była Poczta Królewska, prawda, on wypowiedział takie znamienne słowa wówczas. Mając na oku własną, tudzież naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno my, jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy, jako też inne tam załatwiać sprawy. I tutaj chodziło o wygodę, jak dzisiaj. Poczta Polska troszczy się o to, aby właśnie tym wszystkim, którzy korzystają z usług Poczty Polskiej, było wygodniej, był coraz łatwiejszy dostęp. Pytanie o kondycję Poczty Polskiej. Ja myślę, że też mówiąc o naszej historii i o tym, co zrobił Zygmunt August na samym początku właśnie tej historii polskiej zorganizowanej instytucji pocztowej, to też warto wspomnieć, że Poczta Polska w przeciwieństwie do wielu innych poczt europejskich od samego początku w zasadzie nie była stricte taką prywatną pocztą królewską, bo taka wtedy był renesans, odrodzenie i oczywiście wtedy model działalności pocztowej był taki, że to właśnie królowie mieli swoje poczty prywatne, natomiast nasza już od samego początku była również dostępna dla innych obywateli, którzy oczywiście z odpowiednią opłatą mogli z niej skorzystać. Natomiast teraz, no jest, minęło właśnie 460 lat, w tej chwili jesteśmy największym i narodowym operatorem pocztowym. Mamy ponad 7,5 tysiąca placówek na terenie całego kraju, można powiedzieć taką, mamy największą sieć tych placówek. Jesteśmy we wszystkich polskich gminach, nie tylko w dużych miastach, gdzie oczywiście to ci klienci też są dla nas bardzo istotni, bo otwieramy nowe placówki, chociażby w centrach handlowych, gdzie jest też duży ruch klientów, żeby się zbliżyć do tego nowoczesnego klienta, ale też zostajemy w tym świecie fizycznym, również w małych miasteczkach, w mniejszych miejscowościach i też poprzez to, że współpracujemy z agentami naszymi pocztowymi, też wspieramy po prostu polskich przedsiębiorców. I można powiedzieć, że to jest taka niesamowita pajęczyna, która rozsiana jest po całej naszej ojczyźnie, która splata, która tworzy taką sieć połączeń. A ile osób, czy są takie badania prowadzone, ile osób korzysta właśnie z usług Poczty Polskiej i jakim zaufaniem cieszy się Poczta Polska na naszym rynku, w który wiemy, też wpychają się zagraniczne różnego rodzaju firmy, które też są, no, konkurować chcą z Pocztą Polską. Tak, z naszych badań wynika, że 92% wszystkich mieszkańców Polski deklaruje, że korzysta w taki lub inny sposób z naszych usług. No oczywiście, no jak to można powiedzieć, że poza małymi dziećmi i to w zasadzie no każdy ma okazję w jakiś sposób z usług naszej firmy skorzystać. I oczywiście to, co ojciec powiedział o listonoszach, no to jest taki najbardziej, listonosz to jest taka osoba, z którą poczta jest najbardziej kojarzona, ale w tej chwili poczta to właśnie też usługi kurierskie. Możemy sobie chociażby kupując w sklepach internetowych zamówić dostawę tego towaru pocztą. To są też usługi finansowe, banku pocztowego, naszych firm ubezpieczeniowych, ale także mamy jesteśmy całkiem poważną firmą ochroniarską.
kolaniarską, ponieważ jesteśmy największą firmą, która wozi gotówkę w kraju. No to jest oczywiste, bo doręczamy renty i emerytury. Ale także ta firma ochroniarska chroni nie tylko nasze obiekty, ale chociażby takie obiekty jak lotniska, bo lotnisko w Katowicach, Pyrzowicach jest również chronione przez naszych pracowników. Także ten wachlarz usług Poczty Polskiej w tej chwili jest rzeczywiście bardzo szeroki i cały czas musi się rozwijać, bo tak jak tu ojciec powiedział, konkurencja nie śpi. Na polskim rynku działają również inne poczty, chociaż nie pod swoimi nazwami, bo chociażby takie firmy kurierskie jak DHL, czyli Poczta Niemiecka, czy też DPD, czyli Poczta Francuska, no to są spółki, które należą do innych, bardzo potężnych też operatorów pocztowych. Tak jest. Z jednej strony konkurencja, prawda, która wymusza pewnego rodzaju działania, ale z drugiej strony to jest świat, który się zmienia. Gdy dzisiaj zapytamy zwłaszcza młodych ludzi, ale i też coraz częściej starszych, kiedy ostatni raz napisałeś list, prawda, i wysłałeś go przy pomocy poczty, to bardzo często okaże się, zwłaszcza u młodych, że niedokrotnie nigdy, zmienia prawda? Się to. I właśnie, czy dzisiaj, jaka jest usługa, która cieszy się największą popularnością właśnie, no to oferuje Poczta Polska? Jeżeli chodzi o listy, to chciałbym powiedzieć, że mniej więcej rocznie to tych listów jest nadawanych 1,5 miliarda, no więc całkiem sporo. To nie jest wcale tak mało. Oczywiście w tej chwili firmy, głównie firmy nadają listy, to oczywiście serdecznie... Inny rodzaj korespondencji. Tak, ja. Serdecznie zapraszamy, zbliżają się święta, więc myślę, że to też jest fajniej dostać kartkę pocztową, niż dostać po prostu SMS-a, bo jak ja już czasami dostaję od różnych moich znajomych te SMS-y, to aż mi się nie chce po prostu odpisywać. A jak się jednak dostaje po prostu prawdziwą kartkę w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest taka rzecz w dobrym guście, żeby jednak wysyłać po prostu kartki pocztową, ale no, tak jak powiedziałem, no tych listów nadal jest całkiem sporo i nadal to jest nasza główny obszar naszej działalności. Także paczek jest coraz więcej, czyli właśnie tych przesyłek z towarem. To też tutaj no, te wzrosty są bardzo, bardzo imponujące. No a myślę, że jeżeli chodzi o jakieś takie, o naszych nowych inicjatywach, to myślę, że też pan prezes może opowiedzieć, który też odpowiada u nas za strategię i za rozwój nowych inicjatyw właśnie biznesowych. Zatem, panie prezesie, jaka jest strategia na ten najbliższy czas, żeby też właśnie udostępniać, przybliżać Pocztę Polską nam, Polakom? Poczta Polska w okresie ostatnich 2-3 lat zmieniła się bardzo mocno ze względu na to, że między innymi strategię tworzyli sami pracownicy. W rankingu Światowego Związku Pocztowego z pozycji około 70, bo 67, za 2016 rok wskoczyliśmy na pozycję 7. Operatorzy, którzy narodowi, którzy są na przykład w obszarze Europy Środkowej, Wschodniej i Azji, my byliśmy najlepsi wśród tych operatorów. Co się zmieniło w stosunku do tego, co było wcześniej? A zmieniło się to, że Poczta Polska wyszła na zewnątrz, zaczęła świadczyć usługi międzynarodowe, zaczęliśmy podpisywać usługi, umowy z innymi partnerami, listy intencyjne, między innymi z pocztą chińską, też z pocztą kazachstańską. Wchodzimy w obszary, które dla nas są atrakcyjne pod względem właśnie tego, co wspomniał pan prezes Grzegorz Kurdziel, w obszary e-commerce'owe. E-commerce w tej chwili bardzo mocno się rozwija. W Polsce około 12%, natomiast są kraje i obszary, że nawet do 40%. Jest taki wzrost sprzedaży e-commerce'owej rok do roku. Jeżeli chodzi o okres 2017 roku, kiedy już wszyscy mówili, że Poczta Polska nie jest w stanie poprawić pozycji. My jesteśmy w tej chwili na 6. pozycji w świecie, na 192 kraje. Także pozycja między innymi przez to, że zwiększamy przychody. Przychody Poczty Polskiej wzrastają mniej więcej około do 9-10% rocznie w ostatnich 2 latach.
To jest bardzo duży wysiłek wszystkich pracowników. Gdyby nie pracownicy, współpracownicy, asystenci, listonosze, tych wyników by nie było. Oczywiście jeszcze jest klient umowny, który jest dla nas bardzo istotny. Ale oczywiście wchodzimy w obszary inne, bo są też usługi logistyczne. My jesteśmy największym firmą logistyczną w Polsce, ale wchodzimy też w obszary, które niewiele osób z nami kojarzy, a między innymi w digitalizację między innymi dokumentów, ponieważ mamy taką platformę cyfrową Envelo i przez nią będziemy mogli na przykład wysyłać w postaci elektronicznej listy i my będziemy, ktoś wysyła do nas drogą tradycyjną, ale może otrzymać na swoje konto e-mailowe właśnie w formie elektronicznej PDF-u list, który jest do niego kierowany. Są oczywiście jeszcze inne usługi typu archiwizacji. My mamy największą liczbę kilometrów zarchiwizowanej dokumentacji. Świadczymy takie usługi na zewnątrz w zakresie digitalizacji, ale i archiwizacji. Od roku czasu, w ubiegłym roku stworzyliśmy takie nowe centrum szkoleniowe, które nie tylko świadczy usługi wewnętrzne, ale też wychodzimy na zewnątrz. Szkolimy różnego rodzaju instytucje, czy też nawet osoby z uczelni. Prowadzimy takiego rodzaju szkolenia. Uczestniczymy przy na przykład projektowaniu studiów podyplomowych. To są dla nas ważne rzeczy, ponieważ nasi pracownicy są bardzo mocno, bardzo wysoko oceniani przez różnego rodzaju instytucje, jeżeli chodzi o takie szkolenia. Oczywiście te wszystkie nasze działania są związane z tym, że poczta przez 460 lat zmieniała się. Proszę sobie wyobrazić, że na początku poprzedniego stulecia, kiedy tak naprawdę powstawała telefonia, wszyscy już mówili, to wszyscy będą rozmawiać przez telefony, nikt nie będzie wysyłał listów. Poczta zawsze się dostosowuje do zmieniającej się komunikacji. Jeżeli wymyślono kolej, to poczta wchodziła na kolej. Wymyślono samoloty, to poczta samoloty. W tej chwili poczty zmieniają się na całym świecie i stajemy się operatorami cyfrowymi, czyli te przesyłki, które są tradycyjnie drogą tradycyjną, będą przechodzić w formie elektronicznej. Tak jest na przykład w Holandii, czy w Czechach, czy w Estonii, że poczty narodowe stają się tymi narodowymi operatorami cyfrowymi. To jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ponieważ wiadomo, że ten podmiot, Poczta Polska, gwarantuje to bezpieczeństwo. W większości przypadków operatorzy narodowi są większościowo albo w 100% własnością Skarbu Państwa. Tak jak w przypadku Poczty Polskiej jesteśmy w 100% spółką Skarbu Państwa. Czyli przed nami taki milowy krok. Tak, my już posiadamy, tak jak wspomniałem, platformę cyfrową, przez którą będziemy mogli świadczyć usługi cyfrowe dla firm, dla obywateli. Możemy założyć ponad 40 milionów skrzynek, dla 40 milionów osób możemy świadczyć takie usługi. Oczywiście możemy zakładać w urzędach pocztowych profil zaufany, także tutaj nie ma żadnego problemu, żebyśmy to zrobili. Czyli taka, można powiedzieć, wielka reforma, prawda, Poczty Polskiej, która dokonuje się właśnie w tym czasie. Tak, tak jak... A tym, który reformował pocztę już wieki temu, to był Władysław IV Waza, prawda, który w poczcie widział również instytucję kulturalną, która dystrybuuje nie tylko informacje, korespondencje, ale co więcej, dystrybuuje idee. Tak, to myślę, że to warte podkreślenia, że właśnie król Władysław IV Waza, jeden z najwybitniejszych polskich władców, no nie tylko XVII wieku, ale w ogóle, no tam to, co on zaplanował, nie do końca się powiodło, natomiast on chciał zbudować rzeczywiście i częściowo oczywiście to mu się udało, pocztę jako taki nośnik idei, nośnik prasy, nośnik właśnie takich informacji, nie tylko rozumianych, że jest to coś w kopercie, czy w postaci jakiegoś przewożonego towaru. No i Poczta Polska stara się to w tej chwili również realizować, no bo cóż, jak jest taka wola królewska, no to nie ma co dyskutować.
tylko trzeba to po prostu robić. I Poczta Polska stara się być wierna temu. Oczywiście, prawda? Ponieważ... I teraz pytanie rodzi się w sposób naturalny, w jaki sposób dziś Poczta Polska spełnia to właśnie, tą misję niesienia nie tylko informacji, ale również dystrybuowania pewnego rodzaju idei, wartości. No więc tak jak już mówiliśmy, Poczta Polska dysponuje swoimi placówkami we wszystkich gminach, we wszystkich miejscowościach i w tej chwili, jeżeli chodzi o taki dostęp do kultury, no wszyscy wiemy, że oczywiście każdy ma dostęp do telewizora i do telefonu komórkowego i może do komputera, natomiast brakuje dostępu do dobrej książki, do prasy, brakuje dostępu też do innych takich multimediów, związanych bezpośrednio z kulturą. I właśnie w taki sposób w tej chwili Poczta Polska realizuje to zobowiązanie wobec idei króla Władysława IV, że można powiedzieć, że nasze placówki stały się takimi małymi centrami kultury, ponieważ w większości naszych placówek powstały takie małe księgarnie. To też jest odpowiedź na to, że niestety te małe księgarnie znikają, zwłaszcza z takich małych miejscowości. Wiadomo, że w dużych miastach tego nie brakuje, no można w centrach handlowych tą książkę kupić, natomiast w małych miejscowościach no już jest gorzej. I nawet są tacy, którzy, ponieważ z jednej strony rynek książki w Polsce się kurczy, z drugiej strony trochę drgnął ten wskaźnik czytelnictwa w Polsce. I są też tacy ludzie, którzy się znają na rzeczy i twierdzą, że to jest też zasługa Poczty Polskiej, że docieramy do małych miejscowości z tą ofertą kulturalną w postaci książek i prasy, dzięki czemu jest to ten dostęp jest możliwy. Ja nawet mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że mamy informację, że powstają takie koła, nazwijmy to literackie, które dyskutują o książkach i bazują na kolejnych pozycjach, które pojawiają się w naszych placówkach. Nawet przy parafiach powstają tego rodzaju koła dyskusji o książkach, o literaturze. I to nas bardzo cieszy. I tutaj ja też ze sobą mam przykłady tych książek, ponieważ Poczta Polska, bardzo ważnym elementem misji naszej firmy jest przypominanie o polskiej historii, o polskiej kulturze, że przypominanie postaci i wydarzeń, które właśnie dla naszej historii są bardzo istotne. I te pozycje są też tutaj przede mną. Ja mogę pokazać kilka pozycji i chciałbym też nadmienić, że mamy też współpracę w tej chwili bardzo bliską z Instytutem Pamięci Narodowej i tutaj chciałem pokazać właśnie biuletyn IPN-u. I po kilku miesiącach współpracy okazało się, że przez ten kanał sprzedaży na pocztach sprzedaje się więcej tych biuletynów niż przez wszystkie inne możliwe kanały sprzedaży. Już ponad 50 tysięcy sztuk tego biuletynu rozdystrybuowaliśmy przez nasze placówki pocztowe. A też trzeba pamiętać, że to nie jest taka prosta informacja, ponieważ no to piszą jednak naukowcy, więc to trzeba trafić rzeczywiście do pasjonatów, ale jako inny przykład mogę też podać to, że współpracujemy też z Fundacją imienia profesora Janusza Kurtyki, który z kolei przyznaje taką nagrodę dla publikacji o historii najnowszej. Co roku w zasadzie, no to już druga edycja będzie, więc w zeszłym roku była, w tym roku była. I taką nagrodą, która Poczta Polska daje dla tych pozycji, to jest nie jakaś tam nagroda pieniężna dla autora, tylko promowanie w sieci placówek pocztowych. I dzięki temu te książki docierają w dużo większych nakładach. To wydawcy tych książek, no to byli wręcz zaskoczeni, że to jest, można powiedzieć, 10 razy tyle tych książek dociera i to nie tylko do specjalistów tematu i do jakichś takich zupełnych już fanatyków historii, tylko właśnie na szerszy rynek. I tutaj chciałbym pokazać książkę pana profesora Wolszy, Dotyk Katynia. To jest książka, która opowiada o powojennych losach
osób, które były w tej komisji, która z ramienia jeszcze rządu niemieckiego w czasie wojny, no tam po raz pierwszy miała do czynienia ze zbrodnią katyńską i którzy później po wojnie byli też ścigani przez Sowietów i często tam albo zmuszani byli do zmiany tego swojego stanowiska, kto był odpowiedzialny za tą zbrodnię, lub też często niestety byli też zabijani. Inną taką pozycją jest chociażby książka o żołnierze wyklęci a Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli można powiedzieć z jednej strony oprawcy, z drugiej strony ich ofiary. No i jak Państwo mogą zobaczyć i ojciec, no jest to naprawdę taka kobyła, cegła. Jest to cegła i to się już w tysięcznych egzemplarzach udaje docierać z taką książką. To jest też dobre pytanie. W związku z tą działalnością, prawda, Poczty Polskiej, gdzie przychodzimy do okienka i właśnie jest całe spektrum różnego rodzaju, chociażby prasy czy książek patriotycznych o tematyce niepodległościowej. I teraz takie pytanie może się rodzić, jak z tą sprzedażą, prawda, tych książek? Czy to faktycznie schodzi, prawda? Skoro upadają małe księgarnie w miejscowościach niejednokrotnie, przecież tyle zostało zamkniętych w 2017 roku, to czy na poczcie? To właśnie ta działalność przynosi zysk. No to tutaj ja akurat w zarządzie ja odpowiadam za sprzedaż i zapewniam wszystkich, że naprawdę nam się to opłaca. W tej chwili 30% tej marży, tak, bo ja tu nie mówię bo my tutaj oczywiście mówimy o marży, czyli o czystym zysku i rzeczywiście można powiedzieć, że to się opłaca. I oczywiście tam czasami w różnych mediach też są takie psztyczki w stronę Poczty Polskiej, czy to, że my tutaj właśnie promujemy tylko takie kwestie patriotyczne i że kto to w ogóle kupuje. No i okazuje się, że rzeczywiście ci odbiorcy są. A poza tym my też nie skupiamy się tylko i wyłącznie na literaturze dotyczącej historii, propagującej tak stricte takie wartości patriotyczne. Mamy też oczywiście literaturę bardziej popularną. Sprzedajemy też muzykę. Na przykład muszę się pochwalić, że dwa lata temu... Panie prezesie, jeszcze tak wracając do właśnie tych książek i tej sprzedaży, to oczywiście mamy nadzieję, że ten zbyt książek, prawda, że jest ich aż tyle sprzedawanych, nie jest związany z kolejkami w poczcie, prawda, że to nie jest też czas właśnie na zagospodarowanie poprzez zakup tej książki. Nie, ja bym powiedział tak, że rzeczywiście w tej chwili bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby poczta nie kojarzyła się tylko z takim miejscem, gdzie... Powiem tak, kolejki na pewno nie będę oszukiwał, że jak w niektórych godzinach, kiedy powiedzmy przed pracą, tuż po pracy, no to cudów nie ma. No jeżeli po prostu mamy skumulowanie osób, które chcą załatwić swoje sprawy, to oczywiście te kolejki czasami są, ale tak samo jak i idziemy, nie wiem, do hipermarketu i też trzeba, jak jest akurat dużo, są takie godziny, że trzeba swoje odstać, a powiedzmy w godzinach pracy, no to w zasadzie można spokojnie sobie wszystko załatwić i żadnych kolejek nie ma. Natomiast chcemy, żeby te nasze placówki były coraz bardziej przyjazne, żeby właśnie nie były traktowane jako tylko takie miejsce, gdzie to awizo może tam z jakąś przesyłką, którą, nie wiem, sądu, którą niekoniecznie bym chciał odbierać, tylko żeby też była jak to w niektórych księgarniach mogę sobie obejrzeć, coś poczytać, jeszcze zobaczyć, zastanowić się i wziąć ze sobą chociażby taką książkę, ale tak jakby jeszcze chciałbym dokończyć, że sprzedajemy również i mamy w swojej ofercie inne takie rzeczy, jak chociażby muzyka. I chciałem się pochwalić, że dwa lata temu dzięki wyłącznemu oferowaniu w sieci placówek pocztowych kolęd i pastorałek śpiewanych przez zespół Mazowsze zdobyło złotą płytę, więc to też myślę, że są z jednej strony bardzo ważny element naszej misji, że docieramy z tą naszą kulturą, bo przecież nie ma chyba piękniejszych pieśni niż nasze kolędy,
A z drugiej strony oczywiście no, ma to też swój wymiar komercyjny, ponieważ poczta dzięki temu no, może rozwijać. Warto tutaj dopowiedzieć, przepraszam. Za dwa dni będzie w Toruniu uświetniało również 27 urodziny. Radia Maryi. Warto tutaj dopowiedzieć, że nie tylko to są książki patriotyczne, historyczne, ale też wiele mamy poradników, mamy też pozycje religijne, mamy też modlitewniki i to się bardzo dobrze sprzedaje, ponieważ osoby, które trafiają do poczty w małych miejscowościach niejednokrotnie nie mają gdzie coś takiego kupić i kupują to oczywiście w naszych placówkach pocztowych. Pan prezes Grzegorz wspominał o tym i pokazywał, tu były książki dotyczące żołnierzy niezłomnych. Oczywiście Poczta Polska przypomina postacie żołnierzy niezłomnych. W tym roku przypomnieliśmy dwie postacie, które młodym osobom najmocniej się kojarzą. Oczywiście Inka i oczywiście Pilecki. To dla ludzi młodych jest bardzo ważne. Wspólnie z IPN-em w takim folderze pięknym z przypinką mieliśmy taką możliwość i to jest w ramach naszej promocji. Ale ciekawą rzeczą jest to, że niedawno, bo przecież 19 października jest ustanowiony dzień, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Pierwszy raz w ciągu praktycznie tygodnia wydaliśmy kartę z nadrukowanym znakiem opłaty. Tutaj mamy księdza Popiełuszkę. I będziemy co roku jedną z postaci przypominać, czy to na znaczku, czy to w innej formie. Jest Poczta Polska, tak jak wspomniałem, wiele ma pozycji patriotycznych, ale też pamiętamy o sportowcach, pamiętamy o ważnych wydarzeniach. Kamil Stoch, Robert Lewandowski, Olimpiada. Są to wydarzenia, które dla Polaków są istotne, ale jeżeli przypomnimy naszego największego Polaka, 40. rocznica pontyfikatu, proszę zobaczyć pięknie teraz na Franciszkańskiej, ta mozaika i my oczywiście wydajemy znaczek, który jest poświęcony temu. Rozpoczęliśmy ciekawą teraz taką nową edycję czterech patronów Polski. Zaczęliśmy od Stanisława Kostki. Oczywiście są takie miejsca w Polsce, gdzie prymas tysiąclecia i wtedy Karol Wojtyła niejednokrotnie koronowali na przykład figurki albo obrazy. Tu jest figura w Dąbrowie Górniczej Matki Bożej, która była 50 lat temu ukoronowana. Oczywiście są też miejsca takie jak w Gdańsku, Kościół Świętej Trójcy, gdzie ma przepiękne organy i też upamiętniliśmy przepięknym znaczkiem. Była niedawno też w tym roku 50. rocznica koronacji Matki Bożej Świętolipskiej. Wydaliśmy przepiękny znaczek upamiętniający to. Także są dla poczty ważne wydarzenia, ponieważ tam są Polacy. 550 lat parlamentaryzmu Polski. Matka Boża, nauczycielka młodzieży w Warszawie. Matki Boże Kresowe. Czyli widzimy całe spektrum, prawda? Tak. Nie ma chyba takiego ważnego wydarzenia, które by też nie odbiło się echem w postaci. Właśnie trzeba przyznać, że tak spoglądając na tutaj to, co pan prezes prezentuje, to są takie no, niesamowite perełki, prawda? Te poszczególne znaczki to nie są tylko znaczki, to jest cała oprawa. Ale do tego jeszcze wrócimy. Mhm. Tymczasem chcemy też zaprosić widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy do tego. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej
56 657 0011 z Polski Południowej, 56 657 0012 spoza granic naszej ojczyzny, numery 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz telefonia w naszej rodzinie, dwa numery kontaktowe 536 600 300 lub 536 600 400. W ten sposób można się do nas dodzwonić, dotelefonować. Każdy to może uczynić. Serdecznie zapraszamy. Poczta Polska w kształtowaniu kultury narodowej to temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi są pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej oraz pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. I jesteśmy przy temacie upamiętniania różnego rodzaju ważnych wydarzeń. To w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę i jak Poczta Polska upamiętniła, wpisała się w obchody tej jakże ważnej dla nas rocznicy? Wydaliśmy cztery takie pozycje znaczkowe, filatelistyczne, jak również pozycję kartkową poświęconą właśnie tej tematyce. Wiele na ten temat było już publikacji poświęconych naszej szczególnej emisji, a mianowicie emisji związanej z Ojcami Niepodległości, z setną rocznicą odzyskania niepodległości. W takim przepięknym folderze, może pokażę w ten sposób, w takim przepięknym folderze mamy list pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale proszę zobaczyć, mamy tak przepiękny arkusz, gdzie mamy sześciu ojców odrodzonej niepodległości. W środkowej części znajdują się dwa znaczki z przywieszką. Jeden znaczek to jest Polonia Restituta, Ordel Polonia Restituta z gwiazdą, a drugi znaczek Matka Boża Hetmańska, czyli Matka Boża Częstochowska w płaszczu hetmańskim. W środku znajduje się nasze godło z 1919 roku. Srebrne, możemy zobaczyć, że to zostało zrobione taką techniką. Pierwszy raz PWPW wykonało dla nas tak wspaniały arkusik, gdzie możemy właśnie podziwiać nasze godło z tego okresu. Dlaczego Matka Boża Hetmańska, 1920 rok? To jest właśnie z tym związane. Dlatego chcieliśmy przypomnieć, że w każdym wydarzeniu, którym Polacy się mobilizują, uczestniczy Matka Boża, bo tak zawierzamy się. Poczta Polska, ja wspomniałem na początku, że w tym roku właśnie zrobiliśmy, a poświęciliśmy w trakcie pielgrzymki w czerwcu na Jasnej Górze, 19. pielgrzymka pocztowców. I wtedy też zrobiliśmy coś, odnawialiśmy oczywiście akt zawierzenia Matce Bożej, ale pierwszy raz w historii poświęciliśmy Matce Bożej w akcie zawierzenia całą grupę Poczty Polskiej. Wszystkie spółki grupy Poczty Polskiej, także wszystkie zarządy powierzyły właśnie wszystkie swoje spółki. Tak, zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Odbierzmy telefony, bardzo proszę. Halo, halo? 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 Prosimy bardzo. Kto jest z nami? Halo? No, nie słyszę nic. My słyszymy, kto jest z nami. Chciałabym powitać serdecznie z tematem gości. Oczywiście ojca prowadzącego. I również witamy. A kto jest z nami? Jak ma pani na imię? Na temat rozwijającej się Poczty Polskiej, z której jesteśmy dumni, cieszymy się. Jednakże dwie bardzo istotne sprawy chciałabym zakomunikować. Czy mogę? Prosimy bardzo. Halo? Tak, prosimy bardzo. Prosimy panią. No nie słyszę. Halo, halo. No niestety, ale chyba tutaj jest dość trudno nam się porozumieć. Serdecznie panią pozdrawiamy i też dziękujemy za
słowa pozdrowień dla Poczty Polskiej. Szkoda, że tych dwóch kwestii pani nie wyartykułowała, bo na pewno są one ważne, ale też zapraszam może jeszcze, żeby spróbować się połączyć, bo to połączenie było jakieś z pewnego rodzaju zakłóceniami. Pozdrawiamy panią serdecznie. Zapraszamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat Poczta Polska w kształtowaniu kultury narodowej. Temat, który podejmujemy. I też chcemy zaprosić radiosłuchaczy oraz widzów do tego, żeby skorzystać, bo to aż tutaj w naszym studiu mamy tak no, bogatą ofertę, prawda, i wydawniczą, i różnego rodzaju właśnie znaczki, pamiątki. Zatem chcemy także podzielić się, tak rozumiemy? Tak, prawda? Tak. Poprzez konkurs zapraszamy tak, tak. do właśnie udziału w tym konkursie i może zadajmy tak. pytanie. Więc myślę, że podzielimy ten nasz konkurs na dwie części, bo tak jak już się umawialiśmy przed programem, pierwsza teraz w telewizji i jeszcze zrobimy drugą część w radio. Mamy tutaj ze sobą pozycje książkowe, pozycje filatelistyczne i ja chciałbym zaproponować taki konkurs, który będzie polegał na tym, że pierwsza osoba, która odpowie na pytanie dotyczące naszej historii w tym momencie, otrzyma właśnie od nas nagrody w postaci tych książek. A pytanie brzmi, kto był pierwszym szefem Poczty Polskiej? Bo powiedzieliśmy, że takim fundatorem, osobą, która zadecydowała o powołaniu Poczty Polskiej do życia, był król Zygmunt II August. Natomiast chodzi mi o osobę, która jakby dostała to zadanie, że ma zorganizować tą pocztę z Krakowa do Wenecji. Jak ten właśnie pierwszy, można powiedzieć, prezes Poczty Polskiej się nazywał? Tak, tak. Co ciekawe, ciekawe. Pierwszy prezes Poczty Polskiej, bo pierwszym listonoszem to był? No, pierwszym listonoszem to był... tak? Archanioł Gabriel tutaj tak, wychodzi na to, że tak. Patron zresztą Poczty Polskiej. Chociaż on zdaje się jednak głównie posługiwał się mową, bo świętej Maryi... Pan nie musiał doręczać żadnych listów, tylko jej wszystko powiedział. Nie wiadomo, powiedział. Do czego Poczta Polska dojdzie. Może do takich również innowacji. A my odbierzmy kolejny telefon. Halo, halo, proszę bardzo. Halo. Halo, halo. Prosimy. Halo. Prosimy bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Józef z Lublińca mówi. Witamy, panie Józefie, prosimy. Ja mam do panów prezesów takie pytanie dotyczące właśnie poczty w Lublińcu. Interesuje mnie sprawa remontu i modernizacji budynku poczty głównej w Lublińcu, ponieważ budynek ten jest, tak powiem, w opłakanym stanie. Jest to w tej chwili najgorzej wyglądający budynek użyteczności publicznej w całym mieście. Nie ma gorszego budynku. Nad wejściem do Poczty Głównej latem wyrastają po prostu samosiejki, brzozy w tym przypadku były. Rynny zatkane, wkoło jest niewykoszone, brak porządku, nic w ogóle się nie robi. Następna sprawa to jest wielkość samej poczekalni, holu, znaczy tam, gdzie są okienka. Jest to tak małe pomieszczenie i to pomieszczenie jest jeszcze użyte do tej sprzedaży ubocznej. Po prostu jest ciasnota. Nie da się tam po prostu dłużej przebywać. Jeżeli lato jest, to jest upał. Niemożliwością tam przebywać w tej poczekalni. Natomiast na zapleczu poczty jest wielki sklep meblowy. Tam mogłaby być wielka hala, że tak powiem, dla klientów. Jest to taka moja propozycja, bo tak widzę, że to jest coś nie tak zrobione. I to by były takie główne moje bolączki, jakie tutaj dotyczą poczty głównej w Lublińcu. Jeżeli pan prezes może, to osobiście niech pan odpowie na te właśnie pytania. Czy jest to możliwe, żeby wykonać remont i modernizację poczty w Lublińcu? Dziękuję.
Dziękujemy również Panie Józefie, pozdrawiamy serdecznie. Widać, że Pan Józef uczęszcza na pocztę w Lublińcu, także tutaj zależy też na tym, żeby jak najlepiej ta poczta przyjmowała osoby zainteresowane. Panie Józefie, no bardzo dziękujemy za ten sygnał. Oczywiście to jest tak, że my mamy samych naszych własnych placówek mamy ponad tam 4700, więc oczywiście jakby trudno mi się będzie odnieść jakby stricte do kwestii Lublińca. To ja mogę powiedzieć, że to też zależy, bo to jest tak, że część placówek to rzeczywiście stanowi naszą własność, część placówek to my po prostu gdzieś wynajmujemy. Sporo też placówek mamy podzielonych z dawną telekomunikacją polską, ponieważ no, jak telekomunikacja została wydzielona z poczty i później sprywatyzowana, niestety no, też kupiła ją prywatna, w zasadzie państwowa telekomunikacja francuska kupiła, no, tak wyglądała ta prywatyzacja. I często jest tak, że te budynki po prostu są de facto nie naszą własnością, tylko własnością byłej telekomunikacji. Ja tylko mogę, ponieważ ta sytuacja, tak jak mówię, jest w różnych miejscach jest bardzo, bardzo różna, zróżnicowana. Stąd też mogę tutaj oczywiście zagwarantować, że no, zwrócimy uwagę na tą sytuację w Lublińcu. No, domyślam się, że skoro tam jest sklep, to pewnie nie jest to nasz budynek własny, ponieważ no, ktoś tam wynajął zapewne większą powierzchnię pod ten sklep. My oczywiście staramy się remontować nasze budynki w miarę oczywiście możliwości, no bo to jest tak, że tak jak tutaj prezes Wiesław Włodek powiedział, to nasza sytuacja uległa poprawie w ciągu ostatnich kilku lat. Natomiast to też nie jest tak, że Poczta Polska jest bogatą firmą, która no może sobie pozwolić na wszystko. Musimy bardzo oszczędnie gospodarować tymi pieniędzmi, które przecież zarabiamy, tak? Bo to nie jest tak, że jesteśmy jakoś dotowani przez państwo, tylko po prostu to wszystko wypracowują nasi pracownicy i to jest wszystko dzięki no, naszym klientom, można powiedzieć. Stąd też no, staramy się zawsze takie najpilniejsze potrzeby realizować. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie są i nasi pracownicy, i nasi klienci no, chcieliby, żeby to się wszystko odbywało dużo szybciej, ale tak jak mówię, no, to też jest uzależnione od kondycji finansowej firmy i na pewno naraz no, tych wszystkich setek tysięcy nawet budynków nie jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób i z odpowiednią szybkością wyremontować. Na ten Lubliniec, Panie Józefie, oczywiście osobiście zwrócę uwagę, zobaczymy, co tam się da zrobić. Trzeba powiedzieć jedno, że dziękujemy w ogóle za ten sygnał. Na pewno przeanalizujemy sytuację i sprawdzimy możliwości. Powiedzmy jedną rzecz. Ja wspomniałem między innymi o tym, że wzrost przychodów jest 10-krotny. W ciągu 2,5 roku pocztowcy otrzymali 7 podwyżek. 90% wypracowanych środków było przeznaczonych dla pracowników. W naszej strategii, pierwszy raz w historii poczty, najważniejszą i jednym z najważniejszych elementów jest właśnie są pracownicy. To jest jeden z podstawowych takich elementów, gdzie pracownik jest bardzo ważny. Ze względu na to, że by podnieść jego morale, żeby podnieść jego wynagrodzenie, żeby czuł się dobrze w pracy, my zwracamy na to uwagę. Będziemy w najbliższym okresie też chcieli unowocześniać pocztę i między innymi to zrobiliśmy. Niedawno otworzyliśmy w Zabrzu najnowocześniejszą w tej części Europy sortownię do paczek. Także będziemy tam około 250 tysięcy paczek sortować na dobę. Także to są takie ilości paczek możemy tam robić. Oczywiście to jest dopiero rozpoczęcie tego, co my chcemy zrobić, bo są inne miejsca tam, gdzie ręcznie są sortowane przesyłki, czy to paczki, czy też listy, bo zdarzają się też takie sytuacje, to będziemy chcieli właśnie umaszynowiać. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby też przeznaczać te środki na te elementy, które są ważne, żebyśmy mogli konkurować z innymi podmiotami.
Ciekawą rzeczą, bo ojciec zapytał, co mamy dla młodzieży. Panie prezesie, to może zaraz do tego wrócimy. Dobrze. Też, żeby widzowie oraz słuchacze mieli udział w naszym dzisiejszym programie, to odbierzmy kolejny telefon, tym bardziej, że konkurs trwa. Prosimy bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zygmunt z Białegostoku. Witamy, panie Zygmuncie, pozdrawiamy. Ja czyżby z odpowiedzią na pytanie? Chciałem zadać pytanie. A, pan zadać. Dlaczego w Poczcie Polskiej, bo korzystam z Poczty Polskiej, nie są oprocentowane tak zwane nasze kochane emerytury, takie są małe, ale tylko tak przecież poczta tak samo udziela i pożyczek i tak dalej. Korzystę z tego z naszych pieniędzy, bo jak chcę oszczędności, to i korzystają z tych pieniędzy. Ja bym miał tyle. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca Dawida i do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia, panie Zygmuncie. Cieszymy się, że również tutaj pan i Białystok, z tego co dobrze usłyszałem, tak przybywa na 27. rocznicę powstania Radia Maryja. Tak, pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów i pytanie pana Zygmunta. Przypomnijmy jeszcze, że trwa konkurs. Pytanie brzmiało, kto był pierwszym szefem Poczty Polskiej? Poczty Polskiej. Znaczy, szczerze mówiąc, to chyba nie za bardzo złapałem sens tego pytania. Rozumiem, że pan Zygmunt pytał o to, poczta dostarcza emerytury, można skorzystać z różnych usług finansowych. Natomiast też powiedział, że te emerytury nie są zbyt wysokie. Na to niestety nie mamy oczywiście żadnego wpływu. Ja tylko mogę powiedzieć, że Poczta Polska realizuje też bardzo wiele takich, można powiedzieć, zadań dla naszych seniorów. Tak? W tej chwili uczestniczymy w wielu różnych programach też rządowych. Współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach z obniżeniem wieku emerytalnego i Poczta Polska też tutaj włączyła się w taką akcję informowania, to znaczy eksperci z ZUS-u mogli na terenach placówek pocztowych opowiedzieć wszystkim zainteresowanym, w jaki sposób złożyć wniosek. Można ten wniosek było oczywiście od razu na poczcie złożyć. Można było uzyskać to tam dodatkowe informacje, czy się opłaca przechodzić akurat w danym momencie na tą emeryturę, czy nie. A oczywiście, tak jak pan Zygmunt słusznie zauważył, dostarczanie rent i emerytur stanowi też bardzo ważną usługę realizowaną przez Pocztę Polską. I też, ponieważ ja 23 lata temu zaczynałem pracę na poczcie jako listonosz, bo pracowałem prawie 3 lata jako listonosz i muszę powiedzieć, że to jest też taka ważna rola poczty i listonosza, że często listonosz jest tą osobą, która jako jedyna do tej starszej osoby przychodzi regularnie i to jest też wielka radość dla takich osób. I często te osoby, pomimo tego, że są namawiane, żeby sobie założyć konto i żeby po prostu nie było tej potrzeby dostarczania gotówki do domu, to jednak właśnie z uwagi na to, że chcą mieć kontakt ze swoim panem listonoszem, z panią listonoszką i to jest dla nich szalenie ważne i wyczekują cały miesiąc, żeby ta osoba ich odwiedziła. A co do jeszcze usług finansowych dla osób starszych, to chciałbym też powiedzieć troszkę o ofercie Banku Pocztowego, który oferuje takie konto Nestor, które z jednej strony pozwala mieć konto w banku, ale z drugiej strony pozwala również na to, żeby ta gotówka była dostarczana pod adres. Więc to jest taka, można powiedzieć, usługa, która pozwala mieć konto w banku pocztowym. Ja polecam, bo też od wielu lat jestem klientem tego banku i to jest oczywiste, ale także chciałbym serdecznie podziękować na ręce ojca prowadzącego, ponieważ również Radio Maryja i jest od lat klientem Banku Pocztowego, czyli to musi być porządny bank po prostu. Tak, i tutaj wspomnieliśmy już o ofercie dla młodzieży, tak? Tak, Poczta Polska wydaje znaczki typowo, przypominając na przykład nasze kreskówki Proszę Słonia, ale wiadomo, że wchodzimy w świat cyfrowy, świat wirtualny. Prawdopodobnie, ponieważ rozmawiałem z przedstawicielami Polskiego Związku Filatelistów,
prawdopodobnie jesteśmy pierwszą pocztą na świecie, która zrobiła QR kody, ale na znaczku. Wydaliśmy znaczki Polska Zobacz Więcej i to jest jeden znaczek, gdzie jest kopalnia soli Wieliczca, a drugie to są polskie krajobrazy, to jest morze. Jest umieszczony QR kod na tym znaczku. Jeżeli poprzez aplikację na przykład na smartfonie uruchomimy ten QR kod odsyłający do filmu o kopalni soli Wieliczka, czyli taką formę edukacyjną mają znaczki. Znaczek ma zainspirować. Ten QR kod odsyła do informacji. Drugi QR kod na tym znaczku z morzem odsyła do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie jest pokazany film o Polsce. Także to, że my wchodzimy w takie obszary, to jest bardzo ważne ze względu na to, że chcemy, żeby ludzie młodzi też skorzystali. Niedawno został ogłoszony konkurs dla ludzi młodych, dla szkół podstawowych, gimnazjów, gdzie ludzie młodzi mogli zaprojektować znaczki Świat oczami młodych. To ratujemy klimat. W związku z tym, że niedługo, bo w poniedziałek rozpoczyna się szczyt klimatyczny w Katowicach, to te znaczki właśnie są związane z tym właśnie szczytem i to ludzie młodzi, kilkadziesiąt tysięcy ludzi młodych projektowało takie znaczki. Tak jest. Różnego rodzaju właśnie znaczki, oferta, no niesamowite. Faktycznie takie perełki, dzieła sztuki. No wielkie gratulacje za te właśnie znaczki. A my odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Teresa z Łodzi. Witamy Pani Tereso. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studio. I chciałam powiedzieć, że mam bardzo nieprzyjemną sprawę związaną z pocztą na ulicy Turima w Łodzi. I to jest sprawa bieżąca. 18 października została wysłana do mnie paczka z terenu Polski. 7 listopada paczka z powrotem wróciła. Mam telefon, dlaczego nie odebrałam paczki? Ano dlatego, że nie miałam ani jednego, ani drugiego awiza. A ponieważ to nie była pierwsza sytuacja taka, tylko już kolejna związana z tym, poszłam na pocztę i złożyłam skargę. Pani napisała to wszystko. Powiedziała, żeby czekać i o dziwo, dzisiaj otrzymuję odpowiedź. Nie będę czytała całej treści, ale przeczytam jedno zdanie. W związku z powyższym jednoznaczne odniesienie do sygnalizowanych zastrzeżeń jest utrudnione. Nie wiem, co jest utrudnione, bo przecież to, że była paczka wysłana, wiadomo kiedy, bo jest na poczcie notatka, prawda? Druga sprawa, to, że paczka dotarła do Łodzi, również musi być jakiś dokument. To, że paczka z Łodzi wyszła z powrotem do nadawcy, musi być jakiś dokument. Paczka była opłacona w jedną, w drugą stronę. Przepraszam, kto za to ma zapłacić? Następna sprawa. Ja podałam numer paczki, bo nadawca jeszcze paczki tej nie otworzył i był podany numer paczki, więc dotrzeć można było. To było, ta przesyłka, to wyjaśnienie było z Warszawy, Biuro Wsparcia Klientów, ulica Rodziny Hiszpańskich 8. Podpisu tej, bo tu jest nazwisko pani, która się pod tym podpisała. Mhm. Tak samo było, miałam przesyłkę ze Szczecinka, z Fundacji Nasza Przyszłość. Była jedna przesyłka w niewielkiej odległości za drugą. Czekam, ponieważ pytam panią, kiedy ta przesyłka mniej więcej przyjdzie. Czekam na przesyłkę, siedzę cały czas w domu, przesyłki nie ma. Dłużej czekam kilka dni, dzwonię do Szczecinka.
Pani mówi, proszę pani, dlaczego pani paczki nie odebrała? Paczka do nas wróciła. A skądże ja mogłam o tym wiedzieć, jak ja nie miałam ani pierwszego, ani drugiego awizo? Pani Tereso, Pani Tereso, Bóg zapłać serdecznie, że Pani o tym też mówi, o takich sprawach, że uwrażliwia też, prawda? To jest niezmiernie ważne. I teraz pytanie do naszych gości. Czy to są sytuacje, na jaką skalę występujące? No to jest tak, ja, tak jak powiedziałem, no mamy samych listów jest 1,5 miliarda, jest też takich przesyłek paczkowych i przesyłek z towarami. W zeszłym roku to było ponad 120 milionów, no w tym roku oczywiście będzie tego jeszcze więcej. I ja cóż, mogę oczywiście panią Teresę tylko serdecznie przeprosić za tą sytuację. Oczywiście to wyjaśnimy i dobrze byłoby też, gdybyśmy może za pośrednictwem tutaj telewizji, gdybyśmy mieli jakieś namiary do pani Teresy, no bo to jest oczywiście trudno po imieniu samym znaleźć osobę, nawet w Łodzi jednak spore miasto, bo oczywiście mogła być sytuacja taka, no tak z mojego doświadczenia, że po prostu być może te awiza gdzieś się zapodziały, ponieważ no w sytuacji, jeżeli listonosz przychodzi lub kurier, tak, bo to były paczki, to już kurierzy dostarczają w dużych miastach, dostarczają paczki kurierzy, nie listonosze, którzy chodzą codziennie i być może no te, albo te awiza po wrzuceniu do skrzynki gdzieś zaginęły, bo nikogo kurier nie zastał. A być może, no oczywiście też mogły być jakieś, nie chcę tutaj bronić naszych pracowników, bo nie znamy sytuacji. Jeżeli byśmy znali chociażby numer sprawy, numer tej paczki, ewentualnie adresata, to my jesteśmy w stanie po prostu to znaleźć po adresie i sprawę na pewno wyjaśnimy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że no w tej chwili rzeczywiście jest taki, jak to się mówi, szczyt paczkowy, tak? Świąteczny szczyt paczkowy, który się zaczyna o dziwo już w połowie października teraz, bo w tej chwili no to bardzo szybko przyspiesza. W zeszłym roku szczyt paczkowy zaczął się w listopadzie, w tej chwili już w połowie października. I oczywiście niestety, zawsze jest tak, że to już są prawa statystyki, że zawsze jakaś część tych przesyłek, no niestety gdzieś trafia w złe miejsce i tak dalej. I ja myślę, że tutaj no być może było jakieś nieporozumienie z tymi awizami, no bo rozumiem, że to jakby pani Teresa nie wiedziała, że ta paczka na nią oczekuje w placówce. Tak? Więc na pewno, jeżeli tylko dostaniemy tu informację, to pilnujemy i sprawdzimy, co się stało. Jeżeli ktoś zawinił, to oczywiście no, też wyciągniemy z tego jakieś jedna wnioski. Jedna kluczowa informacja w tym wszystkim. Każda paczka jest przesyłką rejestrowaną, ma swój numer. Po tym numerze każdy klient może sprawdzić, gdzie paczka się znajduje, w którym miejscu jest ta paczka i nie trzeba, wychodząc z domu, sprawdzić, gdzie paczka się znajduje. Czy w urzędzie oddawczym, czyli pani, która do nas dzwoniła, czy też jeszcze gdzieś pośrednio jest na przykład w naszej sortowni. To można sprawdzić po numerze danej tak, po numerze danej paczki, czy też przy listu poleconego. W internecie na naszej stronie jest taki formularz, tam trzeba wpisać numer po prostu przesyłki i tam po prostu ta informacja się pojawi. No ale oczywiście no, takich sytuacji być nie powinno. No mam nadzieję, że to za to panią przepraszamy serdecznie. Dobrze by było, żebyśmy chociaż numer tej przesyłki znali i byśmy w ten sposób ustalili pewne rzeczy i moglibyśmy po prostu sprawdzić, bo my też sprawdzamy, w jaki sposób nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki. Poczta Polska w kształtowaniu kultury narodowej to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Kto był pierwszym szefem Poczty Polskiej? Czekamy nadal na prawidłową odpowiedź. Może teraz. Halo, halo. Szczęść Boże, dzwoni Grażyna z Wielkopolski. Witamy Pani Grażyno. Witam serdecznie ojca prowadzącego i przedstawicieli Poczty Polskiej. Ja tak chciałam się podzielić taką refleksją. Bardzo się cieszę, że nasza Poczta Polska rzeczywiście jest Polską, bo widać pani już Grażyno, flagi biało-czerwone wiszące przed urzędami. Pani Grażyno, a może pani wie, pierwszy prezes Poczty Polskiej, jak się nazywał? Serdecznie, właśnie chciałam tak ogólnie mówić, bo na pewno na antenie jeszcze inni radiosłuchacze i słuchacze telewizji Trwam też czekają. Tylko ciekawe pozycje na poczcie się też również książkowe pojawiły, ale martwi mnie fakt, że wśród gazet, które się pojawiają,
pojawiła się gazeta, nie wiem, antyklerykalna, także treść jest nieciekawa. Ona na razie nie widzę jakiegoś zainteresowania na razie wśród klientów poczty, ale no nie wiem, obok takich ciekawych pozycji prosiłabym jeszcze o sprawdzenie, kto próbuje wcisnąć się i trochę zamieszać w tej wszystkich dobrych relacjach. Także bardzo bym prosiła o sprawdzenie asortymentu zamawianego przez Pocztę Polską. Szczęść Boże, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i słucham dalej z audycji. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Grażyno, dziękujemy również. My oczekujemy nadal na prawidłową odpowiedź. Tutaj właśnie asortyment książkowy jest niezmiernie bogaty, zatem zapraszamy do udzielenia tej odpowiedzi. Kto był pierwszym prezesem Poczty Polskiej? To pytanie konkursowe. Tak, tutaj to kwestia właśnie doboru asortymentu też. Jak to wygląda? To jest tak, no bo pani tutaj Grażyna nie podała tytułu, bo to też byłoby pewnie prościej, ponieważ no jest bardzo szeroki wachlarz. My oczywiście też mamy swojego partnera, która też polska firma z Krakowa, która jest naszym dostawcą i książek, i prasy. Wspólnie to tworzymy tą ofertę. I oczywiście to jest tak, że my promujemy te przede wszystkim rzeczy związane z naszą historią, z wartościami, z polskim patriotyzmem. Natomiast no, oczywiście to jest tak, że my też jesteśmy firmą dla wszystkich, tak? Więc generalnie to jest tak, że no, ciekaw jestem, bo powiem szczerze, no, tych gazet jest bardzo szeroki wachlarz, więc pewnie wśród tej oferty być może to jest jakaś prasa lokalna. Trudno mi powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, no to z tych takich najbardziej znanych tytułów, no to nie mieliśmy takich sygnałów wcześniej. Nie wiem, co by to mogło być. No to jest kwestia oczywiście rozmowy też z dystrybutorem. Natomiast no oczywiście to jest tak, że i tutaj od prawa do lewa te różne tytuły prasowe oczywiście są dostępne. No i tutaj też nie chcielibyśmy aż tak bardzo ingerować w to, ponieważ no uważamy, że jednak poczta jest też dla wszystkich obywateli naszego kraju. No i oni też mają prawo dostępu do tego, chociaż oczywiście, tak jak mówię, no tutaj przede wszystkim stawiamy na promocję wartości patriotycznych i historii Polski. Tak, wartości patriotyczne, historia Polski. Powracamy do tematu stulecia odzyskania niepodległości. Wspomnieliśmy już o tej właśnie formie poprzez znaczki, poprzez tych ojców niepodległości. Przepiękna seria. Jakie inne formy, które towarzyszyły właśnie obchodom setnej rocznicy, a w które wpisuje się Poczta Polska? W naszej instytucji działa Komitet Sportu i Turystyki. Między innymi był zorganizowany taki bieg Poczty Lyona, który z Gdańska ruszył poprzez Wilno i do Wiednia. Wystartowaliśmy 1 września. Wiadomo, obrońcy Poczty Gdańskiej i poprzez właśnie Wilno. Dla nas też to jest ważne, bo to szlak był kiedyś ten pocztowy. Na tym szlaku pocztowym były miejsca, gdzie były zmieniane konie, gdzie tak naprawdę wszystko się działo. To może nie będzie pytanie konkursowe, niemniej jednak ciekawą rzeczą jest to, że kiedyś odległości między miejscowościami były określane między głównymi pocztami w danej miejscowości. Nie wszyscy to wiedzą, ale od tego to się zaczęło. Dlatego dla poczty ten na przykład trakt królewski, ten, który do Wilna z Warszawy był bardzo istotny i on jest w tej chwili odnawiany, w którym też poczta uczestniczy, są przywracane właśnie informacje na ten temat.
są to takie elementy, które budują tą naszą świadomość, że poczta w różnych okresach swojego istnienia odgrywała bardzo istotną rolę nie tylko komunikacyjną w sensie przekazywania informacji, ale też były zajazdy, gdzie mógł ktoś odpocząć, gdzie mógł ktoś coś dobrego zjeść i to też były te właśnie miejsca i punkty pocztowe. Czy widzimy całe spektrum działalności Poczty Polskiej, nie tylko listy, nie tylko paczki, ale i działalność właśnie, chociażby kulturalna, działalność poprzez dystrybuowanie wartościowych, dobrych pozycji książkowych. Także niezmiernie szeroka paleta działalności Poczty Polskiej. Ciekawe, jak Poczta Polska będzie wyglądała za kolejne set lat. Ale o tym może porozmawiamy podczas drugiej części naszych rozmów niedokończonych, na które już serdecznie zapraszamy o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Polska Poczta w kształtowaniu kultury narodowej, temat, który podejmujemy. A naszymi gośćmi są pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej oraz pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Za tę część serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy widzom Telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.